Cześć, witam Was na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie niezwykłej klawiatury. Jest to klawiatura Knacker firmy TTE Sports by Thermaltake i jest to bardzo nietypowa klawiatura, ponieważ po pierwsze jest bardzo niedroga, kosztuje jakieś 150 zł, czyli tyle samo co mniej więcej klawiatura TTE Sports by Thermaltake Challenger, ta, którą miałem kiedyś, którą dobrze znacie. Z tym, że jest to klawiatura dla osób, które szukają kompromisu pomiędzy klawiaturami mechanicznymi a tradycyjnymi z przełącznikami membranowymi. Ta właśnie klawiatura ma specjalne przełączniki typu plunger, które mają symulować naciskanie klawisza mechanicznego, natomiast charakteryzują się ciszą takiej zwykłej klawiatury, ponieważ jak pamiętacie chociażby z serii poradnik gracza, tam mierzyłem poziom hałasu klawiatur mechanicznych, okazało się, że są sporo głośniejsze od takich tradycyjnych klawiatur, nawet tych głośniejszych. Ciekawa koncepcja i sobie ją niedługo przetestujemy. Na razie zapraszam Was do rozpakowania, za chwilę otwieramy kartonik. Ok, zabieramy się za rozpakowanie Knackera. Zobaczmy sobie, czego dowiadujemy się z pudełeczka. Widać samą klawiaturę, wygląda ciekawie. Informacja, iż są tutaj przełączniki plunger. Anti-ghosting dotyczy 12 klawiszy jednocześnie. Żywotność tych klawiszy 15 milionów klików, czyli nie jest to jeszcze 50 milionów jak w przypadku klawiatur mechanicznych z przełącznikami Cherry MX. Natomiast jest to wyższa żywotność niż w większości standardowych klawiatur. Bardzo dobry wynik moim zdaniem. No i ośmiokrotna prędkość jakby w porównaniu z klawiaturami tradycyjnymi. Po bokach oczywiście ozdobniki, jak to u Thermaltake'a nazwa klawiatury. A ciekawsze rzeczy pewnie będą z tyłu, chociaż zobaczcie, prawdę mówiąc dużo tego nie ma. Fachowa nazwa przełącznika typu plunger po polsku to przełącznik trzpieniowy. I jak też czytamy, reakcja przypomina naciśnięcie klawisza mechanicznego. Oczywiście też ważna informacja, jeśli używamy przez USB, to anti-ghosting dotyczy 12 klawiszy, natomiast przy połączeniu przy PS2 ten sygnał idzie bezpośrednio, dlatego wtedy anti-ghosting jest jakby potrzebny, ponieważ klawiatura się nie blokuje. Wiem, że nie każdy w tej chwili używa jeszcze portów PS2 lub przejściówek. I zobaczcie, regulacja powtarzania klawiszy w trybie PS2, możemy to sobie ustawić. No i przypomnienie o żywotności 15 milionów uderzeń. Mamy także takie zdjęcie, ilustracja, jak wygląda taki przełącznik. Zobaczymy, czy w środku jest też takie narzędzie do zdejmowania nakładek. Jeśli tak, to będziemy te przełączniki mogli sobie dokładnie obejrzeć w recenzji. No też tutaj nas producent informuje, iż reakcja tego klawisza przypomina przełącznik mechaniczny, ale jest dużo cichsza niż w przypadku mechaników i łatwiejszy też jest ten klawisz do naduszenia. Otóż ja jestem już bardzo zaciekawiony, jak to wszystko będzie działać. Klawiatura mnie zainteresowała maksymalnie, jak to się da. Już sobie otwieramy pudełeczko. Zobaczcie, w środku jeszcze kolejne informacje. Anti-ghosting, klawisze, przełączniki razy 8, włącznik podświetlenia, tutaj Dragon Lighta. Mamy takie podświetlenie. Niestety klawiatura nie jest podświetlana chyba. Wymagania systemu i zawartość opakowania. No dobrze. Ja już to wszystko szybko wyrzucę na biurko. Ok, klawiaturka już jest. Rzucamy jeszcze szybko okiem, co mamy w zestawie. Nie ma płyty ze sterownikami, więc prawdopodobnie nie wymaga ona sterowników. Nie korzysta z nich. Dwie naklejki mamy. Dla tych, z którymi lubią naklejki. Czarną i białą. Informacje gwarancyjne standard oraz taką instrukcję. Tu już nie będzie wpadki, moi drodzy, jak w rozpakowaniu na wideotestach. Mamy tutaj język polski jak najbardziej, w tych instrukcjach występuje. No i mamy taki krótki opis, zalety tej klawiatury, podłączenie przez USB, przez PS2. Generalnie po dwie strony na każdy język, niewiele. Jadąc dalej, woreczek. Domyślacie się, co będzie? Zapewne nakładki, zapewne narzędzie do zdejmowania tych nakładek. Miejmy nadzieję, ok, udało się. A zobaczcie, moi drodzy, mowa o PS2, dlatego producent dołącza też taką przejścióweczkę. Większość z Was powinna mieć w płycie głównej także nadal port PS2, ponieważ nawet w płytach gamingowych jest stosowany, więc nie ma problemu. Mamy też czerwone nakładki na kursory, na WSAD. No i jest też narzędzie do wyjmowania tychże klawiszy. A no dobrze, rzucimy okiem. Czemu nie? Tak troszkę nietypowo rzucamy okiem na przełącznik. Tak to właśnie wygląda.
Nie wygląda to ani jak przełącznik mechaniczny, ani też nie wygląda jak taki zwykły przełącznik membranowy. I teraz obejrzyjmy samą klawiaturę. Może zaczniemy sobie jeszcze szybciutko od kabelka. Kabel jest dość długi, wiem Wam, że spokojnie ma około 2 metrów. Wtyczka oczywiście pozłacana jak u Titi, z logo Thermaltake'a. Mamy też organizer na rzepie, taki paseczek do spięcia nadmiaru kabla, bardzo fajnie. Warto rzucić okiem na drugą część, jak to wygląda z antypośredniami. Nie mamy systemu porządkowania kabla w tym przypadku, ale spód bardzo przypomina mi na przykład Challengera. Mamy podwyższenia, które, o patrzcie, są gumowane i na podwyższeniu. Jeśli je złożymy, to same są gumką antypośredniową. Mamy także dwie gumki tutaj. Na blacie klawiatura zachowuje się świetnie, trzyma się bladu jak szalona. Patrzymy dalej. W sumie widzieliśmy już wszystko na kartoniku, czyli te tutaj prędkości na porcie PS2. Mamy też włącznik, wyłącznik tego właśnie logo, które będzie świeciło. Jest to niestety jedyny podświetlany element w tej klawiaturze, no ale czego się spodziewać za taką kwotę. Gdyby ta klawiatura miała podświetlenie, pewnie kosztowałaby już ponad 200 zł. Rzućcie jeszcze okiem na ładnie wykonany panel tutaj do diod informujących nas o wciśnięciu np. numlocka. No i zobaczcie, ideał klawiatury dla graczy. Duży Enter i długi Backspace. Po prostu rewelacja dla mnie. Za to mamy troszeczkę poskąpiony ten Shift, ale częściej gracze używają Shifta z lewej strony, ten jest pełnowymiarowy. Jeśli chodzi o skok klawiszy, no to, moi drodzy, jest on niski. A poza tym, posłuchajcie teraz. Klawiatura jest po prostu cicha jak szept, natomiast wciśnięcie klawisza faktycznie przypomina troszeczkę wciśnięcie klawisza mechanicznego z przełącznikiem mechanicznym. Ja bym to porównał do przełączników typu Cherry MX Red, gdyż Blacki mają dość dużą siłę aktywacji, 50G jak dobrze pamiętam, albo nawet 60. Tutaj wciska się to zdecydowanie łatwiej. No cóż, moi drodzy, powiem Wam, że naprawdę fajny wynalazek. Zobaczymy, jak ta klawiatura będzie spisywała się w grach oraz przy normalnym pisaniu takim codziennym. Czy też ta podpórka pod nadgarstki będzie wystarczająca, ale wydaje mi się, że tak. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania. No, na recenzję zapraszam niedługo. Natomiast warto śledzić mojego Facebooka, gdzie wrzucam wszystkie bieżące informacje odnośnie testów. Na moim kanale, na wideotestach, konkursów oraz aukcji. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!